Dzień dobry moi kochani, witajcie ponownie w aneksie. Dziś aneks pod kwarantanną, tak jak chyba większość z was. Wiem, że w Polsce już większość z was siedzi w domach od dłuższego czasu. Ja swoją kwarantannę dopiero zaczęłam w tym tygodniu, w czwartek, bo do tego czasu jeszcze chodziłam do pracy. Także obiecuję, że przez te dwa tygodnie zepnę tyłek i spróbuję nagrać dla was trochę więcej niż zwykle, albo przynajmniej może te dłuższe filmy, zobaczymy jak to wyjdzie. A dziś o Autostradzie Łez. Wiem, że już bodajże dwa tygodnie temu zapowiedziałam ten film przy okazji sprawy Madison Scott. Powiedziałam, że czekam od dłuższego czasu, aż dotrze do mnie książka na ten temat. I w końcu dotarła, chyba wyktakałam ostatnio. I wiem, że wielu z was pytało, co to za książka, jaki ma tytuł, bo inteligentnie oczywiście nie powiedziałam, jak ta książka się nazywa, jak kto ją napisał. Także wyświetlę wam teraz na ekranie, o jaką książkę mi chodziło. Jest to książka zatytułowana Highway of Tears, czyli Autostrada Łez, autorstwa Jessica McDermid. Dzisiejsza historia jest to historia naprawdę wielu zaginięć, które zaczęły się w latach 70. ubiegłego wieku i trwają tak naprawdę do dziś. I mówiąc o Autostradzie Łez, mam na myśli autostradę numer 16, jej odcinek, który zaczyna się w Prince George i kończy w Prince Rupert w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Będę o tej prowincji mówić właśnie albo Kolumbia Brytyjska, albo w skrócie BC. I Autostrada Łez liczy sobie 725 km. Jak powiedziałam, kobiety głównie zaczęły tam ginąć już w latach 70. i giną do dziś i nikt nie jest pewny, jaka jest dokładnie liczba ofiar, ponieważ w szczególności w przeszłości, gdzieś tam w latach 70. podejrzewa się, że wiele spraw po prostu nie było zgłaszanych, ale szacuje się, że ofiar jest na obecną chwilę ponad 80. I mam właśnie wrażenie, że ta sprawa pod wieloma względami może wam trochę przypominać sprawę zaginionych kobiet z Vancouver i Roberta Pictona, o której, nie wiem, kilka miesięcy temu bodajże było na tym kanale. Wiem, że ten podcast bardzo przypadł wam do gustu i że do dziś cieszę się popularnością. Także mam nadzieję, że i ta historia dzisiaj was zainteresuje. I tak samo jak w przypadku zaginionych kobiet z Vancouver i Roberta Pictona, nie będę w stanie opowiedzieć wam o wszystkich ofiarach. Nie tylko dlatego, że jest ich za dużo i nie ma na to czasu, bo w zasadzie czasu ostatnio mamy dużo i czas by się znalazł, ale po prostu o wielu z nich nie wiadomo za wiele. Wciąż postaram się wspomnieć o jak największej liczbie przypadków, o niektórych z nich mogę wspomnieć tylko kilka zdań na przykład, ponieważ po prostu nie wiemy więcej, ale o niektórych z nich, w szczególności tych nowszych, czy też gdzieś tam z lat 90. na przykład, opowiem wam więcej, powiem wam zdecydowanie szerzej. Także zapraszam, zaczniemy od lat 70., bo zwykle lubię zaczynać chronologicznie. Pierwsza zarejestrowana fala zaginięć miała miejsce w latach 70. Zaginęło wtedy co najmniej 6 kobiet, ale przypuszcza się, że ta liczba jest dużo większa. Po prostu wiele przypadków nie zostało wtedy zgłoszonych. O tych zaginięciach wiadomo też najmniej, więc opowiem wam tylko o kilku z nich. Wiemy trochę więcej m.in. o zaginięciu 17-letniej Helen Claire Frost. Helen mieszkała wtedy w Prince George razem ze swoją siostrą Sandy. Ich rodzina przeprowadziła się do Kanady z Wielkiej Brytanii, gdy siostry były małe. I Helen, mając 17 lat, przechodziła ciężki okres. Rok wcześniej zaszła w nieplanowaną ciążę ze swoim chłopakiem i ponieważ była niepełnoletnia i nie miała stałej pracy, musiała oddać dziecko do adopcji. A jej chłopak, gdy tylko odkrył, że Helen jest w ciąży, zerwał z nią. 13 października 1970 roku. Kilka miesięcy po tym, gdy Helen urodziła dziecko i oddała je do adopcji, Helen wyszła z domu, mówiąc siostrze, że idzie na spacer. Helen była uważana za introwertyczkę, spokojną, cichą dziewczynę. Samotne spacery nie były dla niej niczym nadzwyczajnym. Jednak tego dnia nie wróciła do domu ze swojego spaceru. Później pojawiła się informacja, że widziana kobietę odpowiadającą rysopisowi Helen, wsiadającą do ciężarówki na stacji benzynowej w Prince George. Nie jest jasne, czy na pewno była to Helen oraz jeśli tak, to gdzie planowała dojechać. Ze względu na nieudany związek i nieplanowaną ciążę, niektórzy podejrzewają, że Helen mogła popełnić samobójstwo. W tamtym czasie dziewczyna też była w kiepskim nastroju, ponieważ od kilku miesięcy nie mogła znaleźć pracy. Jednak jeżeli Helen popełniła samobójstwo, to jej ciało nie zostało nigdy znalezione. Niewiele wiadomo o jej poszukiwaniach oraz o tym, jak długo to trwały. Ale jej przypadek jest jednym z wcześniejszych zarejestrowanych zaginięć.
I rok później, również w październiku, zaginęła Jean Virginia Sampare, nazwana przez przyjaciół Jeannie. Jeannie urodziła się i wychowała w, uwaga, tutaj trudna nazwa, Gitsegukla, niewielkiej wiosce zamieszkanej głównie przez rdzennych Amerykanów. I był 14 października 1971 roku, gdy Jeannie szła drogą ze swoim kuzynem Alvinem, który jechał obok niej na rowerze. Szli do sklepu spożywczego, ale był to tylko pretekst dla Jeannie, aby się przejść i uspokoić. Jeannie ostatnio płakała całymi dniami, ponieważ kilka dni wcześniej jej chłopak, którego nazwiska nigdzie nie znalazłam, przepadł bez wieści. Jeannie była w złym nastroju. Było dosyć późno, bo po 23:00, i Alvin postanowił wziąć rower i towarzyszyć Jeannie w spacerze. Okazało się jednak, że była to wyjątkowo zimna noc i Alvin postanowił zawrócić do domu po kurtkę. Zostawił Jeannie idącą samotnie wzdłuż autostrady i gdy wrócił po zaledwie kilku minutach, po kuzynce nie było śladu. Możliwe, że w ciągu tych kilku minut Jeannie wsiadła do samochodu z kimś, kto zaproponował jej podwózkę. Ale na początku podejrzewano, że zaginięcie Jeannie mogło być połączone z zaginięciem jej chłopaka. Może para postanowiła uciec i jej chłopak właśnie po nią wrócił. Ale ta wersja okazała się nie mieć sensu, ponieważ chłopak Jeannie został znaleziony kilka dni po jej zaginięciu, a właściwie jego ciało, które w innym miejscu wyrzuciła na brzeg rzeka. Okazało się, że chłopak utonął i jego śmierć została uznana za wypadek. Ale ciało Jeannie nigdy nie zostało znalezione. I znów niewiele wiadomo o poszukiwaniach, ale dziewczyna po prostu przepadła bez śladu w ciągu tych kilku minut, kiedy jej kuzyn na chwilę ją zostawił. Ale nie wszystkie zaginione w latach 70. kobiety przepadały bez śladu. Bo był na przykład przypadek Moniki Ingas z 13 grudnia 1974 roku. Niestety nie wiadomo o tym przypadku za wiele. Monika miała zaledwie 14 lat, gdy szła wieczorem wzdłuż drogi, wracając do domu, w Thornhill, koło miasta Teres. Jej ciało zostało znalezione 6 kwietnia następnego roku, kilka kilometrów dalej na wschód. Monika zginęła poprzez uduszenie. W jej sprawie nikt nigdy nie został aresztowany i niestety nie ma o niej zbyt wielu informacji. Podobnie sprawa ma się z Mary Jane Hill, która zaginęła mając 31 lat w Prince Rupert w roku 1978. Jej nagie ciało zostało znalezione niedługo później na poboczu autostrady. Jej śmierć została uznana za morderstwo, ale niestety nie znamy więcej szczegółów. I w latach 70. i 80. było jeszcze kilka innych zaginięć i morderstw. Wiele z nich zostało rozwiązanych, ale o tym opowiem Wam później. A dlaczego tak, to też Wam później wyjaśnię. I pozwólcie, że teraz przeskoczymy do lata, roku 1989, bo o tym przypadku mogę Wam opowiedzieć trochę więcej. Wtedy też dwie siostry, Alberta i Claudia Williams, przyjechały, zresztą jak co roku, do Prince Rupert. Od wielu lat mieszkały w Vancouver, ale przyjeżdżały tam każdego lata pomagać przy pakowaniu ryb. Była to ciężka praca, ale wtedy bardzo dobrze płatna i siostry robiły to od lat. Dodatkowo bardzo lubiły spędzać lata w tamtych okolicach, ponieważ ich rodzina stamtąd pochodziła i wciąż ich brat oraz rodzice mieszkali w Prince Rupert. Ale 25 sierpnia 1989 roku siostry nie mogły się już doczekać, aby wrócić do Vancouver. W szczególności 24-letnia Alberta. Miała w Vancouver chłopaka, pracę w restauracji i plany, aby iść do szkoły. 25 sierpnia to był piątek i to był również ostatni dzień ich pracy. Miały już zakupione bilety na autobus w przyszłym tygodniu. Także w piątek wieczorem, tak jak zresztą wiele innych osób, postanowiły uczcić koniec swojej ciężkiej pracy i wyjść do baru. Poszły do popularnego w mieście pubu, Bogis Cabaret, znajdującego się w piwnicach najstarszego hotelu w mieście, zbudowanego w roku 1914. Dziewczyny nie były tam same, bo spędzały czas z grupami różnych przyjaciół, większość osób tam znały. Bar był pełen ludzi, było też głośno, ponieważ tamtej nocy była muzyka na żywo. W końcu, gdy późną nocą bar został zamknięty, to ponad 100 osób wylało się z niego na ulicę, w tym Alberta i Claudia. Ale dziewczyny nie szły razem, każda z nich była w grupie innych znajomych.
I w pewnym momencie Alberta podeszła do siostry i powiedziała, że zostały zaproszone na imprezę u kogoś w domu. I w czasie, gdy rozmawiały, do Klaudii podszedł jej były chłopak, który nagle wypatrzył ją w tłumie. Klaudia porozmawiała z nim chwilę, ale raczej go zbyła, bo nie była zainteresowana wtedy rozmową z nim. I gdy odwróciła się do siostry, aby powiedzieć, że chętnie pójdzie z nią na kolejną imprezę, to po Albercie i po jej przyjaciołach nie było już śladu. Zaczęła szukać ich w tłumie, wróciła też z powrotem do hotelu, zobaczyć, czy może weszli do środka. Czekała chwilę przed budynkiem, ale jej siostra i jej znajomi przepadli. Klaudia w końcu wróciła sama do domu. Nie było powodu do zmartwień. Alberta była w grupie, dużej grupie przyjaciół, których dobrze znała i pewnie po prostu poszli na imprezę bez niej. Była tym trochę rozczarowana, no ale wróciła do domu i poszła spać. Ale Alberta nie wróciła do domu następnego dnia. Z nikim się też nie skontaktowała. A gdy nie odezwała się do nikogo ze znajomych ani z rodziny przez całą sobotę, to w końcu w niedzielę rano powiadomiono policję. Przesłuchano pracowników baru, znajomych, z którymi Alberta była tamtej nocy, ale nikt nie mógł sobie przypomnieć, kiedy po raz ostatni widzieli Albertę. Wszyscy byli mocno pijani i w końcu rozeszli się w różnych kierunkach. Nikt nie mógł sobie przypomnieć, z kim po raz ostatni widzieli Albertę oraz czy może wsiadła do samochodu i pojechała z kimś do domu. I sprawa w zasadzie stała w miejscu, gdy dopiero miesiąc później, 25 września, na policję zadzwoniło dwóch mężczyzn, mówiąc, że spacerując po lesie znaleźli coś, co wygląda na ludzkie ciało. I rzeczywiście, 37 kilometrów dalej od miejsca, gdzie po raz ostatni Alberta była widziana, w pobliżu szlaku turystycznego w lesie, znaleziono ciało, które, jak wykazała autopsja, należy do Alberty. Alberta została zgwałcona i uduszona, ale sposób, w jaki wylądowała tak daleko od Prince Rupert, to dziś nie jest jasne. Podejrzewa się, że wsiadła do samochodu po imprezie z kimś, kogo znała, kto zaproponował jej podwiezienie. Niestety policja nigdy nie zatrzymała podejrzanego i jej morderstwo do dziś pozostaje nierozwiązane. Ale teraz przeskoczmy do tych spraw, o których mogę opowiedzieć wam trochę szerzej. Jedną z lepiej opisanych spraw jest zaginięcie Ramony Lisy Wilson, która urodziła się w 1978 roku w Smithers w Kolumbii Brytyjskiej, miasteczku liczącym sobie zaledwie 5 tysięcy osób. Smithers opisywane jest jako ciche, malownicze miasteczko, otoczone górami i pełne zieleni. I tam właśnie wychowała się Ramona w wieloletniej rodzinie, bo miała czterech braci i jedną siostrę. Jej matka Matylda pracowała ciężko na utrzymanie całej rodziny. Ojciec dzieci zmarł niedługo po narodzinach Ramony i od tego czasu Matylda była sama. Ramona jako nastolatka miała ambitne plany. Chciała iść na studia, planowała zostać psychologiem. Zaplanowała już nawet, że pójdzie na Uniwersytet w Victoria. I były to plany zdecydowanie ambitne, ponieważ nikt w rodzinie Wilson nie miał wyższego wykształcenia. Prawda jest taka, że w tamtych czasach jedynie 24% rdzennych Amerykanów miało wykształcenie wyższe niż licealne. I to znów jest coś, co trochę przypomina sprawę Roberta Pictona. Wiele zaginionych i ofiar było rdzennymi Amerykankami. Wiele też żyło w biedzie, tak jak rodzina Wilson. I Ramona jako nastolatka nie była jakąś wielką buntowniczką. Czasem wybrała się na wagary, zdarzyło jej się zapalić jointa, ale generalnie nie przepadała za imprezowaniem, całkiem dobrze się też uczyła i nie wpadała w żadne większe kłopoty. W czerwcu 1994 roku Ramona miała 16 lat. Piątek 10 czerwca Ramona nazwała najlepszym dniem jej życia, nie mając jeszcze pojęcia, że będzie to też jej ostatni dzień życia. Tego dnia otrzymała wakacyjną pracę jako konsultant w miejscowym urzędzie. Widziała to jako duży i ważny krok w swoim życiu i w swojej karierze. Ten dzień spędziła u swojego chłopaka, który mieszkał w Morristown i wróciła do Smithers w sobotę, 11 czerwca, około południa. Wróciła do domu i ucięła sobie drzemkę. Wieczorem planowała wyjść na imprezę. Ramona rzadko imprezowała, ale przez ten weekend w Smithers praktycznie cała młodzież imprezowała i bawiła się. Ponieważ kończyła się szkoła, zaczynało się wakacje, była piękna pogoda i był to już w sumie taki zwyczaj, że w ten weekend w Smithers cała młodzież imprezowała. Głównie właśnie w niewielkich grupach, gdzieś nad jeziorami czy zgromadzeni wokół ogniska. Ramona wybudziła się z drzemki około 18 i zjadła ze swoją rodziną kolację. Makaron i lasagne, którą jej mama zamówiła tego dnia z restauracji.
Ramona była w wyśmienitym nastroju. Wszystko w jej życiu zdawało się układać. Około 21:30, gdy słońce zaczynało właśnie zachodzić, w pokoju Ramony zadzwonił telefon. Pobiegła go odebrać, po czym wyszła z pokoju ubrana i gotowa do wyjścia. Spakowała do torby kilka najpotrzebniejszych rzeczy i wyszła. Jej mama nie zapytała wtedy, kto do niej dzwonił, ani gdzie córka dokładnie idzie. Założyła z góry, że dzwoniła do niej Crystal, jej najlepsza przyjaciółka. Dziewczyny prawie wszystkie weekendy spędzały razem, często też na zmianę nocując u siebie. I nie wiadomo, kto tego wieczoru zadzwonił do Crystal, nie znalazłam takich informacji. Przypuszczam, że policja była w stanie to sprawdzić i to wie, ale nie podała tego do informacji publicznej. I rzeczywiście, Ramona planowała tego dnia spotkać się ze swoją przyjaciółką, ale nie dotarła tego dnia do Crystal. Ramona po wyjściu z domu była widziana idąca główną ulicą. Idąc, zatrzymała się przy domu znajomych, którzy rozpalili w ogródku grilla i chwilę pogawędziła z nimi stojąc na ulicy, po czym ruszyła dalej, w kierunku domu Crystal. Dziewczyny planowały tego dnia spotkać się i pójść na imprezę, która miała miejsce jakieś 70 km dalej. Nie było żadnego autobusu czy innego środka komunikacji, które mogłyby tam dotrzeć. Zwykle po prostu dojeżdżały w różne miejsca ze znajomymi, sąsiadami albo autostopem. W mieście tak małym jak Smithers wszyscy się znali. I ludzie często jadąc samochodem i widząc kogoś idącego wzdłuż drogi po prostu zatrzymywali się i proponowali podwózkę. Ale Ramona nigdy nie pojawiła się u Crystal i Crystal w końcu pojechała na imprezę sama, przypuszczając, że Ramona może ktoś podwiózł i spotkają się na miejscu. Ale jednak wcale jej tam nie było. I Crystal wtedy jeszcze nie miała powodu do zmartwień. W końcu to były lata 90, brak telefonów komórkowych i w tak małym mieście nawet nie każdy miał jeszcze telefon stacjonarny. Gdy ludzie zmieniali plany, nie zawsze mogli dać sobie od razu o tym znać. Crystal założyła, że Ramona może pojechała do swojego chłopaka, więc sobotni wieczór upłynął jej na zabawie, ale bez Ramony. Sobotnia noc zmieniła się w niedzielny poranek, a Matylda nie miała wtedy jeszcze powodów martwić się o córkę, ponieważ myślała, że ta cały czas jest z Crystal. A Crystal znów myślała, że Ramona jest u swojego chłopaka. I to dopiero jej chłopak podniósł alarm, po tym, gdy zadzwonił do jej domu i usłyszał od Matyldy, że Ramona jest u Crystal. Ale znów, gdy zadzwonił do Crystal, usłyszał, że Ramony u niej nie ma. Crystal nie widziała jej od dłuższego czasu i cały czas myślała, że ona jest u niego. Także Crystal i chłopak Ramony, nie znalazłam nigdzie jego imienia, zaczęli jeździć po mieście i szukać dziewczyny. Pytali u znajomych, bliskich koleżanek. Nie od razu powiedzieli o tym Matyldzie, ponieważ przypuszczali, że Ramona może gdzieś imprezuje i nie chcieli wpakować jej w kłopoty. Ale w poniedziałek rano Ramona nie pojawiła się w szkole. A po szkole miała krótką zmianę w jednej z restauracji, gdzie dorabiała jako kelnerka, ale również się nie pojawiła. Matylda oczekiwała córki z powrotem w poniedziałek wieczorem właśnie, po pracy. Ramona często spędzała cały weekend u przyjaciółki albo chłopaka, po czym rano szła w poniedziałek do szkoły i wracała do domu dopiero po szkole, po południu albo wieczorem. Ale tym razem w poniedziałek, zamiast powrotu Ramony, otrzymała telefon od Crystal, mówiącej, że nie widziała Ramony od zeszłego tygodnia. Ramona też nie pojawiła się w szkole, w pracy i chyba najwyższy czas, żeby zadzwoniły na policję. Matylda nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Najpierw pojechała do pracy Ramony, upewnić się, że naprawdę jej nie ma. Po czym w końcu pojechała na posterunek policji. A tam próbowano ją uspokoić. Policjanci zasugerowali jej, że powinny dać córce trochę czasu. Zaczyna się lato, wakacje są za pasem i Ramonę pewnie poniosło. Biwakuje gdzieś nad jeziorem, bawi się może z jakimiś nowo poznanymi przyjaciółmi. I zapewnienia Matyldy, że Ramona jest odpowiedzialna i nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego, wcześniej nie dając jej znać, nie zdziałały wiele. Zaczęto nawet insynuować, że Ramona uciekła z domu, ponieważ miała dość życia w biedzie z samotną matką i gromadką rodzeństwa. Ale jej rodzina oczywiście nie miała zamiaru zaakceptować takiej wersji wydarzeń. Zaczęli poszukiwania na własną rękę, dzwonili do wszystkich bliskich i dalekich znajomych Ramony. Jej przyjaciele, jak i rodzina zaczęli organizować akcje poszukiwawcze, w których jednak Matylda i siostra Ramony, Brenda, nigdy nie wzięły udziału. Po prostu bojąc się tego, co mogły znaleźć. Zamiast tego kierowały akcją z domu, odbierając telefony i zbierając informacje.
Policja podjęła jakieś działania dopiero po tygodniu, a pierwszy artykuł w prasie na ten temat pojawił się 11 dni po tym, gdy Ramona wyszła z domu, czyli zdecydowanie za późno. Ale rodzina Ramona i tak można uznać za szczęściarzy, w porównaniu do rodzin innych zaginionych, o których będziemy dziś mówić. Bo ciało Ramony zostało odnalezione rok później i mimo, że wciąż nie wiemy, co jej się przytrafiło, jej rodzina przynajmniej mogła zakończyć poszukiwania i wyprawić jej pogrzeb. Coś, co nie dane było zrobić wielu innym rodzinom. W kwietniu 1995 roku dwóch nastolatków jeździło na quadach tuż za lotniskiem w Smithers, po wąskiej i żwirowej drodze, nazywanej Yellick Road. I w pewnym momencie w krzakach zauważyli coś, co wyglądało na kości. Gdy podeszli bliżej, okazało się, że patrzą na ludzki szkielet. Przerażeni pognali na swoich quadach do miasta, aby zgłosić swoje znalezisko. I w tak małym mieście informacja szybko dotarła do Matyldy, mamy Ramony. I pomimo, że policja będzie potrzebowała trochę czasu, aby zidentyfikować ofiarę na 100%, to Matylda miała przeczucie, że jej córka została odnaleziona. Koło ciała znaleziono też kawałek żółtej liny, 3 kawałki cienkiego białego sznurka i ubrania, leginsy i fioletowy sweter, czyli to, co Ramona miała na sobie, gdy zaginęła. I ze względu na stan tego składu nie ustalono przyczyny śmierci. Ale policja podejrzewa, że morderstwo było umotywowane seksualnie. Ramona została pochowana na cmentarzu w Smithers. Jej matka co roku, w drugi weekend czerwca, organizuje marsz, mający 11 kilometrów, zaczynający się przed jej domem, a kończący w miejscu, gdzie znaleziono ciało jej córki. W ten sposób Matylda chce zwrócić uwagę na nierozwiązane morderstwo córki oraz na wszystkie inne zaginięcia. I czytając o tej sprawie, natrafiłam na jeszcze jedną ciekawą informację, którą myślę warto wam tutaj powtórzyć. Wiecie, jak to często bywa, gdy ktoś zaginie i wszyscy tej osoby szukają, to wcześniej czy później tu i tam pojawią się różni jasnowidze, medium i tego rodzaju ludzie, którzy oferują swoją pomoc, sugerują, że mogą pomóc. Oczywiście większość tych ludzi to często są oszuści, ale rzeczywiście zdarzały się przypadki, w których tacy jasnowidze byli w stanie pomóc. I tak było właśnie w przypadku Ramony. Bo kilka miesięcy wcześniej, gdy wciąż trwały jej poszukiwania, pojawiła się informacja od pewnej kobiety ze Stanów, która powiedziała, że miała wizję, że ciało Ramony znajduje się gdzieś w okolicy lotniska. Nawet opisała mniej więcej, jak to miejsce może wyglądać. I rzeczywiście, trochę z powodu desperacji, droga za lotniskiem została dokładnie przeszukana, ale nie natrafiono wtedy na nic. Ale okazało się, że ta jasnowidz miała rację, bo ciało Matyldy rzeczywiście się tam znajdowało. I niektórzy zdali sobie sprawę, że zaginięcie Ramony przypomina im trochę zaginięcie innej dziewczyny, Delphine Nicale, które również miało miejsce w Smithers kilka lat wcześniej, w czerwcu roku 1990. Delphine dostała na niewielkiej farmie koło Smithers. Urodziła się w roku 1975, swoją drogą w tym samym szpitalu co Ramona Wilson. Rodzice Delphine rozstali się, gdy dziewczynka miała 11 lat, a jej ojciec niedługo później zmarł. Gdy jej matka wyszła ponownie za mąż, rodzina przeprowadziła się do Telqua, 11 km na wschód od Smithers. Delphine nie lubiła swojego nowego życia, nie dogadywała się z ojczymem i cały swój wolny czas zaczęła spędzać z przyjaciółmi w Smithers. Głównie kręcąc się po głównej ulicy, chodząc po sklepach, restauracjach itd. W końcu zaczęła wpadać w kłopoty. Niewielkie kradzieże, oszustwa, nawet jedno włamanie. W końcu została za to wysłana do poprawczaka, z którego w tamtych czasach młodzież wychodziła jeszcze gorsza, niż gdy była tam wysłana. Ponieważ system nie był wtedy najlepszy i jedyne, co młodzi ludzie wynosili z pobytu w takim miejscu, to złe wspomnienia i dużo nowych znajomości wśród innych problematycznych nastolatków, co zwykle nigdy nie prowadziło do niczego dobrego. A Delphine, przebywając w ośrodku, bardzo tęskniła ze swoją mamą i rodzeństwem. Pisała do nich długie listy, a gdy w końcu wróciła do domu w maju 1990 roku, przywiozła w prezencie zrobione przez siebie obrazki i figurki. I niedługo później, 13 czerwca tego samego roku, 15-letnia Delphine mieszkała przez jakiś czas ze swoim wujkiem, ponieważ jej mama leżała w tym czasie w szpitalu po niedawno przebytej operacji.
Wiadomo, było to lato, szkoła prawie się kończyła, także Delfin jeszcze więcej czasu spędzała w Smithers, szwendając się ze znajomymi po głównej ulicy miasta. I tego dnia, gdy nadszedł wieczór i nadeszła pora, aby wracać do domów, Delfin wyszła z propozycją, która dla jej koleżanek okazała się zaskoczeniem. Powiedziała, że jej mamy nie ma w domu i może chciałyby one wrócić z nią do domu i zostać na noc. Była to niespodziewana propozycja, ponieważ Delfin prawie nigdy nie zapraszała nikogo do siebie. Jej przyjaciółki niestety musiały odmówić. Jedna z nich szła następnego dnia wcześnie rano do pracy, a druga do szkoły. I dojazd do szkoły z Deklawa, gdzie mieszkała Delfin, zajęłby jej po prostu za dużo czasu. Więc dziewczyny pożegnały się i Delfin zadzwoniła ze stacji benzynowej powiedzieć swojemu wujkowi, że wraca już do domu. Po czym poszła na autostradę numer 16 złapać stopa. Nigdy jednak do domu nie dotarła. Później jej próba zaproszenia koleżanek na noc zaczęła być widziana jako znak, że może Delfin bała się kogoś lub czegoś i nie chciała wracać do domu sama. I wiem, że pewnie wielu z was myśli sobie teraz, że to nierozsądne samotnie wieczorem łapać stopa, w szczególności gdy ma się zaledwie 15 lat. Ale jazda autostopem wtedy, w tamtej części świata, była dosyć powszechna. Mówiłam już o tym trochę w filmie poświęconym Madison Scott. W tamtej części Kolumbii Brytyjskiej nie mieszka zbyt wielu ludzi. Miasteczka są małe i słabo skomunikowane. Jeżdżą czasem pomiędzy nimi autobusy, ale nie tak często, jak jest to potrzebne. Więc wiele osób, które nie mają samochodu, ponieważ są jeszcze w wieku nastoletnim i są zbyt młode, aby mieć prawo jazdy, albo osoby biedniejsze, które nie mogą sobie na auto pozwolić, muszą korzystać z uprzejmości znajomych, sąsiadów, rodziny, aby dostać się do domu, pracy, szkoły, lekarza, imprezy itd. A gdy nie ma innego wyjścia, to zmuszone są łapać autostop. I też było to wtedy postrzegane jako dosyć bezpieczne, ponieważ wiecie, jak to jest w małych miastach. Wszyscy się znają, więc jeżeli ktoś potrzebuje złapać stopa, to zwykle i tak trafi na kogoś, kogo zna. Oczywiście teraz, w świetle tych wszystkich zaginięć, autostop nie jest tam już tak popularny, wręcz przeciwnie, jest odradzany, a przy autostradzie US znajdują się billboardy ostrzegające, że jazda autostopem nie jest bezpieczna. Ale sytuacja miała się inaczej w latach 90. I tak jeszcze, aby podać wam trochę statystyk. Nie wszystkie kobiety, które zaginęły na autostradzie US, to były autostopowiczki. Jedynie około 30% wszystkich zaginionych to były rzeczywiście dziewczyny, które ostatni raz były widziane, gdy próbowały złapać stopa. Więc problem zdecydowanie jest dużo głębszy niż tylko autostop. Ale wracając do Delfin, gdy jej rodzina zgłosiła jej zaginięcie, spotkała się z podobną reakcją, z jaką później spotka się rodzina Ramony. Pewnie uciekła z domu, może poznała chłopaka, może postanowiła spróbować życia na własną rękę w innym mieście i jak jej się znudzi, to wróci. I szokująco złe podejście, biorąc pod uwagę to, że Delfin miała zaledwie 15 lat i nie miała przy sobie zbyt wiele osobistych rzeczy, ani pieniędzy. Gdzie niby miałaby uciec? I w tym wypadku policja była chyba jeszcze bardziej powolna i niechętna do podjęcia działań, niż będzie później w sprawie Ramony, ponieważ Delfin miała już wcześniej problemy z prawem, była w poprawczaku i co też miało duży wpływ na ich podejście, była cenną Amerykanką. Wiele osób wierzyło i chyba nadal czasem wierzy, że rdzenni Amerykanie po prostu zawsze pakują się w kłopoty i sprawiają problemy. To też były czasy, kiedy napięcie pomiędzy rdzennymi Amerykanami i całą resztą społeczeństwa było tam jeszcze dosyć spore. Rdzenni mieszkańcy w latach 20. tam zostali zmuszeni do życia w rezerwatach i złość spowodowana utratą swoich ziemi i niezależności wciąż tkwiła w wielu z nich. Od czasu do czasu wybuchały konflikty, czy bójki pomiędzy, nazwijmy to, dwoma obozami. Dlatego bieli policjanci nie traktowali sprawy rdzennych Amerykanów z największą wagą. Zorganizowano w końcu poszukiwania Delfin, ale niestety nie przyniosło one rezultatów. Pomimo, że 15-latka przepadła bez śladu, nie mając przy sobie wielu pieniędzy, policja wydała oświadczenie, że nie podejrzewa przestępstwa. Odwołano się do statystyk, że aż 90% zaginionych młodych ludzi z prowincji w końcu się znajduje. Zwykle w Vancouver, gdzie często jadą żyć na ulicy czy zajmować się prostytucją. Rodzina Delfin była oczywiście wściekła. W końcu sprawą zainteresowało się kilka organizacji pomagających w poszukiwaniu zaginionych, zwłaszcza zaginionych dzieci. Przeprowadzono śledztwo w dobrze wam znanym z odcinku o Pictonie, wschodnim centrum Vancouver.
matce narkomanów, prostytutek i nastoletnich uciekinierów, którą zresztą miałam nieprzyjemność aż w swoim życiu odwiedzić. Ale nikt tam Delfin nie widział, ani nie kojarzył. I w sumie to przykre, na ile niebezpieczeń znalezione tam wtedy były kobiety. Bo Delfin nie była bezpieczna, łapiąc stopę w Smithers, a uciekając do Vancouver, jak niektórzy podejrzewali, mogła znów paść ofiarą Roberta Pictona, który działał w Vancouver w drugiej połowie lat 90. Zdaje się, że w tamtych czasach kobiety w BC po prostu nie mogły czuć się bezpiecznie. Ale Delfin w Vancouver nie było. Nie było jej nigdzie. Pomimo kilku plotek i pomysłów, gdzie i dlaczego mogłaby uciec, zdawało się, że dziewczyna przepadła bez śladu. Niedługo po jej zaginięciu zgłosił się listonosz, który, rozwożąc pocztę, zauważył na poboczu autostrady but, który wyglądał, jakby był pokryty krwią. Niestety, gdy wrócono w to miejsce, po bucie nie było już śladu. Później przeszukano całą tam okolicę z wykorzystaniem psów tropiących, ale bez rezultatu. Jak pamiętacie, Delfin po zadzwonieniu ze stacji benzynowej do swojego wujka, że już wraca, poszła złapać stopa. Kobieta pracująca na tej stacji benzynowej nie była zupełnie pewna, ale widziała tego wieczoru dziewczynę, która mogła być Delfin, wsiadającą do czerwonego sportowego samochodu. Jej rodzina podobno zna kogoś, kto posiada taki samochód, ale tożsamość tej osoby nigdy nie została ujawniona. Więc jest możliwe, że rzeczywiście Delfin złapała tego wieczoru stopa i wsiadła do samochodu kogoś, kogo dobrze znała. I nie wiem, ile policja zrobiła w kierunku sprawdzenia tej osoby, ale chyba wychodzi na to, że niewiele. I jest to bardzo przykre, bo biorąc pod uwagę wszystkie te wskazówki, wygląda na to, że sprawa mogła być rozwiązana, jeżeli tylko podjęto by od razu właściwe działania. Ciało Delfin, w odróżnieniu od ciała Ramony, nigdy nie zostało znalezione. Ale podejrzewa się, że podzieliła ona los Ramony i możliwe nawet, że w obu sprawach winna jest ta sama osoba. W końcu oba zaginięcia miały miejsce w tym samym mieście. I wracając do Ramony, bo zaledwie miesiąc potem, gdy ona zaginęła, na autostradzie West doszło do kolejnego zaginięcia. Tym razem zniknęła Roxanne Tiara. Roxanne urodziła się w innej prowincji, w Manitobie, w centralnej Kanadzie. Jako dziecko została zaadoptowana przez rodzinę w miasteczku, którego nazwę piszemy Quesnel, a czyta się Kennel, jak mi tu powiedziano, w Kolumbii Brytyjskiej. Jej adopcyjna matka, Mildred, wspomina dzieciństwo Roxanne jako radosne. Szybko wpasowała się do ich rodziny i była dobrym, radosnym dzieckiem. Schody zaczęły się, gdy Roxanne weszła w wiek nastoletni. Mając zaledwie 12 lat, wylądowała w poprawczaku za kradzież. I ona też poszła do poprawczaka jako przestraszona, niepewna siebie 12-latka, a wyszła z niego jeszcze bardziej zbuntowana, zła na cały świat i wrogo nastawiona do dorosłych. Zaprzyjaźniła się z kilkoma dziewczynami podczas pobytu w poprawczaku i później po wyjściu zaczęła się z nimi spotykać. Nowe koleżanki nie miały na nią dobrego wpływu. Coraz mniej czasu spędzała z rodziną w Kennel, a coraz więcej z nowymi znajomymi, głównie w Williams Lake i w Prince George, które jest jednym z większych miast w tamtym rejonie, liczącym sobie obecnie 74 tysiące mieszkańców. I Prince George będzie się tutaj często przewijać, nie bez powodu. To miasto zapracowało sobie na opinię jednego z najgorszych w Kanadzie. Przestępczość jest tam od lat na wysokim poziomie. Miasto ma też duży problem z narkomanią. W latach 2010, 2011 i 2012 Prince George miało najwięcej przestępstw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Aż o 114% więcej niż średnia krajowa. Dobrą wiadomością jest to, że miasto mocno pracuje nad poprawą sytuacji i od tamtego czasu z każdym rokiem liczba przestępstw powoli spada, ale wciąż jest dosyć wysoka. I nigdy w Prince George nie byłam, ale praktycznie każdy, z kim rozmawiałam, kto tam był, albo stamtąd pochodzi, mówi mi, że to miasto raczej depresyjne, mimo że malowniczo położone, i generalnie wszyscy odradzali mi odwiedzenie Prince George. I to w Prince George też zaczyna się autostrada West. I z tego powodu niektórzy nazywają to miasto wrotami do piekła. I właśnie tam dużo czasu zaczęła spędzać Roxanne. W roku 1993, mając 14 lat, zaczęła brać popularną wtedy kokainę. Od tego momentu wszystko w jej życiu zaczęło się sypać. Wylądowała na ulicy i zaczęła zajmować się prostytucją, aby mieć pieniądze na jedzenie i narkotyki. I to jest chyba dobry przykład na to, jak wielki problem wtedy miało to miasto i jak kiepski był system w pomaganiu takim młodym ludziom. Bo mamy tutaj 14-letnie dziecko,
pijące narkotyki, żyjące na ulicy i wykorzystywane seksualnie przez dorosłych. Takich dzieci na ulicach Prince George było wtedy więcej. I zupełnie nikogo, kto by ich stamtąd zabrał. Rodzina adopcyjna Roxanne wielokrotnie próbowała, ale Roxanne zawsze uciekała i wracała z powrotem. Ale zmiana nadeszła w czerwcu 1994 roku. Roxanne zadzwoniła, mówiąc, że chce iść na odwyk, po czym ma zamiar wrócić do szkoły. Przeprowadziła się z powrotem do Kennel i zapisała na listę oczekujących na odwyk. 27 czerwca opuściła dom swoich rodziców. Pojechała do Prince George zabrać resztę swoich rzeczy, które zostawiła u przyjaciółki. Powiedziała, że wróci do domu następnego dnia. Jej rodzina była szczęśliwa. Wyglądało na to, że Roxanne istotnie próbuje się zmienić. Cieszyli się też, że zabiera wszystkie swoje rzeczy z Prince George i wprowadza się na stałe do ich domu. Nie wiedzieli wtedy jeszcze, że ich szczęście nie potrwa długo, bo był to ostatni dzień, kiedy widzieli Roxanne. Roxanne była widziana później tego dnia w centrum Prince George. Udało jej się tam dotrzeć. Centrum miasta było miejscem, gdzie gromadziła się większość bezdomnych, prostytutek i narkomanów. Roxanne najwyraźniej nie była od razu gotowa zostawić swoje życie za sobą, bo była tam widziana z klientem. Najwyraźniej może miała zamiar zarobić jeszcze trochę pieniędzy, zanim wróci do rodziców. Kilku znajomych widziało ją, jak odchodzi z jakimś nieznanym mężczyzną. To był ostatni raz, kiedy była widziana. Roxanne została odnaleziona stosunkowo szybko, bo 6 tygodni później, 17 sierpnia 1994 roku, jej ciało porzucone w krzakach na poboczu autostrady numer 16, tuż na wschód od miasta Burns Lake, 230 km na zachód od Prince George. Ponieważ została znaleziona dosyć szybko, to przypuszczam, że autopsja mogła wykazać jakieś ważne informacje, ale niestety nie znalazłam wiele. Możliwe, że policja celowo nie podaje zbyt wielu szczegółów, ponieważ mogą być one istotne dla śledztwa i po prostu nie chcą, aby były podane do wiadomości publicznej. I zdecydowałam się opowiedzieć Wam o tych trzech sprawach w takiej kolejności, bo mają one jeden ważny punkt wspólny. Crystal Greinke, tą Crystal, która była najlepszą przyjaciółką Ramony. Okazało się, że Crystal znała też Delphine i Roxanne. Z Roxanne siedziała kilka lat wcześniej w poprawczaku. I niedługo po zaginięciu Roxanne, policja w Smithers zabrała Crystal na przesłuchanie. 17-letnia Crystal podobno wyszła z przesłuchania przerażona. Ciężko nam uwierzyć, że to tylko zwykły przypadek, że znałaś wszystkie trzy zaginione, powiedzieli jej. Ale Crystal twierdzi, że nie ma bladego pojęcia, co stało się z jej koleżankami. Biorąc pod uwagę, jak niewiele ludzi mieszka w tamtych rejonach oraz, że Smithers to małe miasto, z jedną tylko szkołą, do której uczęszczało tylko około 700 uczniów. Nie jest to takie dziwne, że Crystal znała wszystkie trzy dziewczyny. I w sumie insynuacja, że Crystal mogła być jakoś zamieszana w zaginięcie ich wszystkich, w szczególności w zaginięcie Delphine, uważam za lekko śmieszne, ponieważ gdy Delphine zaginęła, to Crystal miała ledwie 12 lat. Lecz Crystal w końcu broniła policji i powiedziała później, że koniec końców jest zadowolona, że została wezwana na przesłuchanie, bo był to przynajmniej dowód, że coś robią. A takich dziwnych powiązań w tej sprawie jest więcej, bo rok przed zaginięciem Delphine Nicol zaginęła jej kuzynka, wtedy również 15-letnia, Cecilia Ann Nicol, która zniknęła ze Smithers w 1989 roku. Jej zniknięcie było trochę inne. Ale ona też po raz ostatni była widziana w okolicach autostrady w Smithers, ale nie jestem do końca pewna, czy próbowała tam złapać stopa, czy może na kogoś czekała, czy może po prostu gdzieś szła. Niedługo po jej zaginięciu pojawiły się informacje, że była widziana w Vancouver, ale nie zostało to nigdy potwierdzone. Cecilia do dziś uznawana jest za zaginioną i żałuję bardzo, ale niestety nie ma o niej więcej informacji. Ale fakt, że w tak małym mieście jak Smithers w przeciągu kilku lat zaginęły aż trzy dziewczyny, uważam za naprawdę niepokojący i jestem w szoku, że wtedy policja nie dołożyła więcej starań, aby jakoś tę sprawę rozwikłać. I wracając jeszcze do problemu prostytucji w Prince George, to nie przestaje mnie zdumiewać, że wtedy w tak wysoko rozwiniętym kraju wciąż było miasto, które miało tak wiele przypadków nastoletniej prostytucji i tak wielki problem z narkomanią. I może myślicie, że z takich usług korzystali głównie ludzie z marginesu, czy inni narkomani i tak dalej. Nic bardziej mylnego.
w roku 2004. Sąd skazał Davida Williama Ramsey, prawnika i sędziego z Prince George, za serię napaści i wykorzystywania nieletnich. Okazało się, że Ramsey wielokrotnie korzystał z usług nieletnich prostytutek. Raz zabrał 16-letnią dziewczynę w odległe miejsce w lesie, gdzie zaoferował jej $150 za seks. Gdy dziewczyna nakazała mu użycie prezerwatywy, zdenerwował się i ją pobił, uderzając jej głową z całej siły w deskę rozdzielczą. Dziewczynie udało się uciec z samochodu, ale Ramsey ją dogonił i zgwałcił, po czym odjechał, zostawiając samą w lesie. Dziewczyna zgłosiła sprawę na policję, ale Ramsey wszystkiemu zaprzeczył. Z czasem zaczęły pojawiać się inne dziewczyny, które miały z nim podobne doświadczenia. Jedna z nich miała zaledwie 12 lat. I przez wiele lat uchodziło mu to na sucho, głównie ze względu na jego pozycję. Ale w końcu, gdy o problemie z prostytucją i narkomanią nieletnich zaczęło być coraz głośniej, Ramsey został aresztowany i tym razem skazany. I otrzymał moim zdaniem niezwykle niski wyrok, bo 7 lat pozbawienia wolności. Zaledwie 7 lat za płacenie za seks osobą pomiędzy 12 a 16 rokiem życia. W Kolumbii Brytyjskiej wiek przyzwolenia to lat 16. Dodatkowo pobicia, gwałty, zastraszanie. Ramsey jednak nigdy nie miał okazji już wyjść z więzienia. Niedługo przed końcem swojej kary, w roku 2008, zmarł na raka w więzieniu. I nigdy nie został połączony z żadnym zaginięciem ani morderstwem, ale fakt, że ktoś taki jak prawnik i sędzia, czyli ktoś prowadzący pozornie moralne życie i przestrzegający prawa, był w stanie dopuścić się takich czynów, sugeruje, że jemu podobnych pewnie jest więcej. I w czasie śledztwa w tej sprawie przyłapano też łącznie aż 9 policjantów z Prince George, również korzystających z usług nieletnich prostytutek. I w tej historii naprawdę to niesamowite, jak jedna ofiara prowadzi nas do drugiej. Pogrzeb Roxanne odbył się 8 grudnia 1994 roku. A dzień później zaginęła kolejna dziewczyna, dobra przyjaciółka Roxanne zresztą, Alicia Leah Germain, która urodziła się i wychowała w Prince George. Tak samo jak Roxanne, Lia miała problem z narkotykami, ale gdy zaginęła, była w trakcie terapii i próbowała wyjść na prostą. To, co przytrafiło się Roxanne, mocno nią wstrząsnęło i próbowała odmienić swój los. I dzień po pogrzebie, 9 grudnia, Lia brała udział w corocznej świątecznej kolacji organizowanej przez komisariat policji dla bezdomnych w Prince George. Łącznie tego wieczoru pojawiło się około 150 osób. Policjanci serwowali pieczonego indyka, podawali napoje. Przygotowali nawet dla wszystkich niewielkie upominki, na które składały się głównie ciepłe ubrania i przybory toaletowe. Lia zjadła kolację, po czym powiedziała jednemu z wolontariuszy, że wychodzi na chwilę na zewnątrz ze swoją kuzynką albo kuzynem, nie wiadomo, ale niedługo wróci i poprosiła o odłożenie dla niej jej prezentu. Lecz nigdy już nie wróciła. Nie wiadomo też, kim miała być ta kuzynka lub kuzyn, z którymi Lia wyszła. I upłynęło zaledwie kilka godzin, a Lia została znaleziona 13 kilometrów dalej, na drodze za szkołą podstawową na przedmieściach Prince George. Na jej ciało natrafiło troje ludzi na spacerze. Lia zginęła od kilku ciosów nożem. Jej morderstwo nigdy nie zostało rozwiązane. Przenieśmy się teraz trochę dalej, do zachodniej części autostrady West. Bo tam na przedmieściach miasta Teres, w miasteczku Thornhill, zaginęła 19-letnia Lana Derrick. I jest to samo małe miasto, w którym 21 lat wcześniej zamordowana została 14-letnia Monika Ingas, o której mówiłam na początku. Lana Derrick zaginęła w październiku 1995 roku. Niedługo potem, gdy rozpoczęła studia na pierwszym roku w koledżu w Houston, ale nie w tym Teksasie, a w małym mieście w BC. Lana mieszkała w akademiku, ale każdy wolny weekend wykorzystywała, aby odwiedzać swoją rodzinę w Teres. I tak też uczyniła 6 października. Znajomi ze szkoły podwieźli ją do Teres, Lana zostawiła torbę ze swoimi rzeczami w domu u swoich rodziców i wyszła spotkać się z kilkoma znajomymi. Ostatni raz była widziana późno wieczorem przez swoją przyrodnią siostrę, Clarice. Clarice wynajmowała małą kawalerkę w Teres i spała już, ponieważ musiała następnego dnia wstać wcześniej do pracy, gdy do jej drzwi zapukała Lana. Clarice była winna Lanie pieniądze i ta przyszła prosić o ich oddanie. Clarice była mocno zaspana i nie pamięta dokładnie, co Lana powiedziała,
ale oddała jej pieniądze i zauważyła też, że Lana jest pijana. Porozmawiały krótko i Clarice wróciła do łóżka. Zapamiętała też, że Lana była sama, a przed blokiem nie było żadnego samochodu z włączonymi światłami czy z kimś siedzącym w środku. Więc wyglądało na to, że nikt tam na Lanę nie czekał i że może przyszła ona do jej bloku na nogach. A gdy jej rodzice odkryli, że Lana nie wróciła na noc do domu następnego dnia, powiadomili policję. Okazało się, że dziewczyna przepadła bez śladu. I młoda dziewczyna, odpowiadająca adresopisowi Lany, była widziana tamtej nocy na stacji benzynowej w Thornhill. W samochodzie z dwójką niezidentyfikowanych młodych mężczyzn. I najbardziej obiecującym tropem w tej sprawie był fakt, że dzień po tym, gdy Lana zaginęła, Clarice otrzymała telefon, że młody mężczyzna, z którym chodziła kilka lat wcześniej, popełnił tamtej nocy samobójstwo. Clarice zerwała z nim kilka lat wcześniej, gdy pewnego razu opił się i stał się agresywny. Jakiś czas później słyszała plotki, że jej siostra zaczęła się z nim spotykać, więc Clarice zaczęła podejrzewać, że to ten mężczyzna mógł mieć coś wspólnego z zaginięciem Lany. Ale jeżeli te sprawy w jakiś sposób są połączone, to policja nigdy tego nie ustaliła. Więc niestety sprawa Lany do dziś pozostaje nierozwiązana, a jej rodzina podejrzewa, że dziewczyna nie żyje. Aha, i jeszcze jeden zbieg okoliczności. Lana była kuzynką Alberty Williams, zamordowanej w Prince George w 1989 roku. Przenieśmy się teraz 4 lata w przyszłość, do roku 1999, bo wtedy zaginęła 18-letnia Monica McKay z Prince Rupert. O Monice też niestety nie wiadomo za wiele. Ostatni raz była widziana przez swoich przyjaciół podczas imprezy sylwestrowej 31 grudnia 1999 roku. W pewnym momencie nocy gdzieś przepadła i gdy okazało się, że następnego dnia nie wróciła do domu, jej rodzina wezwała policję. Przez następny tydzień w mieście trwały poszukiwania, aż w końcu 8 stycznia roku 2000 ktoś natrafił na jej porzucone ciało koło śmietnika. Monika miała zaledwie 18 lat, podobno nie miała żadnych powiązań z narkotykami i prostytucją, była zwyczajną nastolatką chodzącą do szkoły. I upłynęło już ponad 20 lat, ale jej sprawa nigdy nie została rozwiązana. Podejrzewa się ogólnie, że za jej śmiercią mógł stać ktoś, kto był tej nocy na imprezie. A w czerwcu roku 2002 zaginęła 24-letnia Nicole Haar. Nicole niedawno skończyła studia w Halifax i spędzała wakacje podróżując po Kanadzie i pracując. Od kilku lat każdego lata pracowała przy sadzeniu drzew. Jest to praca dosyć popularna wśród młodych ludzi, ponieważ jest ciężka, ale dobrze płatna. I w skrócie polega to na tym, że różne firmy, które wycinają drzewa na przykład pod budowę swoich biznesów i tak dalej, muszą te drzewa tak jakby oddać światu, płacąc za zasadzenie nowych gdzieś indziej. I zwykle wnajmują do tego firmy, które znów zatrudniają ludzi do sadzenia drzew. I zwykle sadzenie tych drzew odbywa się gdzieś w bardziej odludnych częściach Kanady, gdzie jest dużo miejsca na posadzenie tych drzew. Zwykle odbywa się to w lecie i robią to właśnie głównie studenci. Nicole robiła to już kilka razy wcześniej i za każdym razem pracowała dla firmy Celtic Deforestation, która miała swoją siedzibę w Prince George. I był 21 czerwca roku 2002. To był piątek. Nicole zakończyła swoją pierwszą turę przy sadzeniu drzew i rozpoczęła wtedy tydzień wolnego. Ludzie pracujący przy sadzeniu drzew zwykle robią to z dala od cywilizacji, mieszkają pod namiotami itd. Także Nicole podobno naprawdę nie mogła się doczekać swojego wolnego i znajomi podwieźli ją w okolice Prince George, w miejsce popularne wśród autostopowiczów zmierzających na zachód. Nicole planowała złapać stopa i odwiedzić przyjaciół Smithers. Miał się tam też wtedy odbyć jakiś festiwal muzyczny i miała nadzieję, że uda jej się na niego dotrzeć. Miała przy sobie duży plecak turystyczny ze wszystkimi najbardziej potrzebnymi rzeczami. Jej przyjaciele z pracy, którzy ją tam podwieźli, trochę obawiali się o nią, jadącą gdzieś stopem tak daleko, zupełnie samą. Ale ona zapewniała ich, że będzie na siebie uważać. Powiedziała też, że wsiądzie do samochodu tylko z kimś wzbudzającym zaufanie, na przykład z jakimś małżeństwem, rodziną albo kobietą. Będzie raczej unikała grup mężczyzn, czy samotnych mężczyzn na przykład. Upłynęło 6 dni, ale Nicole z nikim się nie skontaktowała. Miała wrócić do pracy przy sadzeniu drzew 27 czerwca, ale nie pojawiła się. Jej szef zadzwonił wtedy do jej rodziców, mieszkających w Red Deer w Albercie,
Zapytać, czy wiedzą, co stało się z Nicole, czy może zmieniła plany i zrezygnowała z pracy, a może wydarzył się jakiś wypadek. Szybko okazało się, że jej rodzice nie mieli pojęcia, gdzie jest Nicole i okazało się, że dziewczyna zaginęła. Jej rodzice powiadomili policję, spakowali swoje rzeczy, wsiedli do samochodu i pojechali do Prince George szukać córki. Niedługo też dołączyli do nich jej rodzeństwo, ciotki, wujkowie, kuzyni. W ciągu następnych kilku dni ponad 100 osób przeszukiwało lasy wokół Prince George. Sprowadzono też helikopter. Poszukiwania trwały kilka tygodni. A o zaginięciu i akcji poszukiwawczej pisały największe gazety w Kanadzie, takie jak Globe and Mail i National Post. I mówię o tym nie bez powodu. Wiele osób wytyka, że poszukiwania Nicole były jednymi z największych, jakie kiedykolwiek miały miejsce w tej części Kolumbii Brytyjskiej. I że jest tak prawdopodobnie dlatego, że Nicole była biała i pochodziła z dosyć dobrego, zamożnego domu. Ludzie mniej interesowali się zaginięciami rdzennych Amerykanek, dziewczyn z marginesu czy prostytutek. Policjanci z Prince George nawet nie chcieli łączyć zaginięcia Nicole z innymi zaginięciami na autostradzie US, ponieważ mówili, że wszystkie inne ofiary to były właśnie głównie rdzenne Amerykanki i Nicole nie pasowała do profilu i podejrzewali, że jej mogło przytrafić się coś innego. Ale jeżeli założymy, że mamy do czynienia z jakimś seryjnym mordercą na przykład, który porywał autostopowiczki z autostrady, to można przypuszczać, że rasa tych kobiet niekoniecznie ma dla niego jakieś wielkie znaczenie. Po prostu korzysta z każdej okazji i próbuje porwać każdą możliwą ofiarę. A że autostopem najczęściej jeżdżą dziewczyny biedniejsze albo cenne Amerykanki, to tak się złożyło, że to właśnie wśród nich jest najwięcej ofiar. A gdy poszukiwania Nicole w końcu zostały odwołane w lipcu, to policja wciąż miała 12 policjantów pracujących nad jej sprawą. Zupełnie inaczej niż w przypadku innych dziewczyn. Ale ten wysiłek i tak na nic się nie zdał, bo Nicole przepadła bez śladu i do dziś nie znamy jej losów. I to dopiero jej zaginięcie przyciągnęło większą międzynarodową uwagę do zaginięć na autostradzie US. W roku 2004 Amnesty International wydało raport zatytułowany Stolen Sisters – Skradzione siostry, szacujący, że liczba zaginionych w tamtych latach oscylowała w granicach 30 osób i było to alarmująco dużo. Rodzice Nicole, którzy wcześniej nie słyszeli o zaginięciach na autostradzie US, mimo że wcale nie mieszkali aż tak daleko, wtedy mocno zaangażowali się w sprawę. Nie tylko ich córki, ale też wszystkie inne. Gdy usłyszeli, jak mało zostało zrobione, aby odnaleźć te dziewczyny, byli w szoku. Socjolodzy też często zauważają, że wiadomości prasowe o zaginionych białych kobietach, w szczególności młodych i atrakcyjnych, są dużo częściej, dużo chętniej czytane niż wiadomości o zaginionych kobietach koloru. Takie zjawisko zresztą ma już swoją nazwę. Jest to Missing White Woman Syndrome, syndrom zaginionej białej kobiety. Ponieważ na świecie było wiele udowodnionych przypadków, kiedy to ludzie bardziej przejmowali się i więcej mówiło się o na przykład zaginionych białych kobietach, czy kobietach, które zostały porwane na przykład w odróżnieniu do kobiet koloru. I w tym miejscu chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek, ale nie jest to koniec autostrady US, ponieważ przygotowując się do tego filmu zdałam sobie sprawę, że ten materiał jest tak obszerny, że mam wrażenie, że to by było za dużo na jeden podcast, ponieważ gdzie nie wiem, nie miałam problemu robić podcast, który ma ponad 2 godziny na temat na przykład trójki z Memphis. Tak, tutaj nie do końca mi to pasuje, ponieważ trójka z Memphis to była jedna sprawa, to był jeden temat, o którym było tak dużo do opowiedzenia. Ale mam wrażenie, że gdy opowiadam wam o tak wielu przypadkach, o tak wielu różnych sprawach, to po prostu te wszystkie sprawy gdzieś tam zaczynają się mieszać, zacierać i nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest po prostu za dużo na jeden raz. Także w przyszłym tygodniu wrócimy do tematu autostrady West. Tym razem za tydzień opowiem wam o kilku rozwiązanych sprawach, ponieważ takie też tam były. Jak i na autostradzie West działało kilku seryjnych morderców, bo nawet więcej niż jeden. W tym jeden z nich dosyć niedawno, bo też tam właśnie działał jak na razie najmłodszy w historii Kanady seryjny morderca. Także o tym opowiem wam za tydzień. Wyjdzie z tego jeszcze jeden odcinek, może nawet dwa kolejne, jeszcze nie wiem.
Także to tyle na dziś. Jestem ciekawa, jak wam się, powiedzmy, podobał dzisiejszy odcinek, co myślicie o tych wszystkich sprawach. I wiem, że nie wszyscy z was lubią odcinki, które są tak podzielone. Wy lubicie posłuchać o wszystkim naraz, ale mam wrażenie, że zgodzicie się ze mną, że gdybym w jednym filmie powiedziała wam o 50 zaginięciach i jeszcze kilku morderstwach i nie wiem, dwóch seryjnych mordercach, to mam wrażenie, że pod koniec by byście zapomnieli, jak się nazywacie i w ogóle nie pamiętalibyście już początku filmu i chyba by wam się wszystko pomieszało, bo szczerze to mi się tak miesza. Także to tyle na dziś. Widzimy się za tydzień. Jestem ciekawa waszego zdania na temat dzisiejszego odcinka i do zobaczenia. Uważajcie na siebie. Pa!